I pewnie myślicie sobie, co to za zajebista gra ludzka na kanale? Street Racing Syndicate. Proszę bardzo, ja już mam tutaj swój profil. Nie wiem co, Street Mode, Arcade Mode. Nie wiem co wam pokażę, może pokażę wam najpierw jak ta gra wygląda. Będę grał na klawiaturze. Nie wiem czy jest sens w ogóle podłączać pada dla tej gry. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ona jest całkiem fajna, no. Patrzcie na te animacje. Który to jest rok w ogóle? Zaraz sprawdzę. I can't believe that fool. The cops popped Eddie last night for street racing. Man, if we don't run, I'm out 3 G's. Right. I got this. So? Okay, check it. You're racing in the GTR today. You just GTR. Can't that, baby. Win yeah, this, baby. You'll have a fat stack to buy a ride. I'll split the winnings with you. Okay. Come on, let's go. Come on, let's go. Yeah, baby. I tutaj się jeździ na strzał. What the fuck? Co to za kam... What? Co jest... Co jest... Czemu mam podzielony ekran? O co chodzi? Ej, dobra. Przeczytałem, że ta gra wyszła w 2004 roku. Czyli dawno temu. Ale zobaczcie, ona nie wygląda źle. Brzmi źle. Te samochody brzmią źle, ale wygląd ogólnie jest spoko. Poza oczywiście tym mniejszym okienkiem u góry po lewej stronie. Nie wiem, co to tam robi. Uruchomiłem grę, żeby tylko ściszyć i utworzyłem profil, żeby ściszyć muzykę. Potem znowu uruchomiłem grę. A to wygląda jakby ktoś jeszcze grał. Ja myślę, że coś tu się skopało z rozdzielczością i dlatego tak to się pokazało. W każdym razie mam GTR. Ja nie wiem, czy uda mi się to jakoś naprawić. To jest już stara gra. O Jezu. Włączyłem nitro, jakby się ktoś nie skapnął. Bardzo długie to nitro. Ale ciekawe, czy będą zawody drift. Ale wiecie co, no chyba wam też. Mi się przypomina Need for Speed Underground 1. Czyż nie? To są te klimaty. Chociaż Underground chyba w trzecim roku wyszedł jakoś, nie? Kiedy on tam wyszedł, Underground? W trzecim roku, tak mi się wydaje. A ten ziomeczek Syndicate wyszło w czwartym. No i moim zdaniem ta gra też wygląda fajnie. Tylko czekajcie, aha, dobra, jak hamuję jednak jednak się świecą jakieś światełka z tyłu. Jest dobrze, jest dobrze. Udało mi się ukończyć jako pierwszy. Dziwny jest ten dodatkowy ekran, nie wiem co to tam... Jakbym miał dwa komputery, co jest? Can you see that? Yeah! Miałem najlepsze okrążenie. Hell yeah! Here's your split. Split, moja połowa. I gotta go bail Eddie's dumb ass out of jail. Okej. I teraz zdaje się, że mamy tutaj... otwarty świat do jazdy. Czyli w nie wiem, nie pamiętam, ale chyba tak. W Undergroundzie 1 tego nie było. Ja czekajcie, ja zobaczę dokładnie, kiedy Underground 1 wyszedł. Underground wyszedł w trzecim roku. Tak jak myślałem. Czyli ta gra wyszła po Undergroundzie. Można by powiedzieć, że została, że to jest taka zgapka od Undergrounda. Teoretycznie. Underground wtedy był ogromnym sukcesem. Każdy zrobił takie, wow, pamiętam w szkole, kurde. Że to jak to, będziesz jechał na wyścigu, w którym jak coś uderzysz, to od razu przegrywasz. Weźmiemy Subi. Czekaj, bo to są jakieś inne wersje Subi. A, co WRX? RS? Wow. Nice. Nie, i tak wszyscy takie oczy w ogóle. Underground, what the fuck. Mita Subiś, o Boże, jaki paskud. Subaru, Lexus, jak to wygląda? O, Lexus IS300. I tutaj jakaś wersja turbo doładowana. Podoba mi się ten Lexus. Masz dziochy, jakie mamy? O, no dobra, to
Kurde, jednak nie kupimy, ale maździocha była tam LX8 też. 350Z, tu jakaś V... A czekaj. Toyota Supera jest? Supera. A, tutaj są też różne wersje w ogóle tej Supry. Supra Turbo. Huhu! Nieźle. Zaraz, Mitsubishi. Musi być też Eclipse. Jest Eclipse. Evo. I Evo. No nic, no muszę wziąć coś na początek brzydkiego. Golfie. Ty, ale patrz, Golfa. Jetę mogę wziąć. No dobrze, weźmy Jetę. Jetta to jest rzadko spotykany samochód w takich grach. O, możemy wybrać skrzynię, co? Auto. Manualną. Dobra, auto bierzemy. Nice. Ej, no what the fuck z tym ekranem? Tego nie można zmienić tutaj w grze. Trzeba jakoś tam cheatami robić. Ej, zobaczcie, jest otwarty świat, tak? To jest pierwsza chyba gra... Nie, czekajcie, Underground 2 wyszedł w następnym roku? Jak to było? Underground 2? Tak, wyszedł w 2004 roku. Czyli ta gra już nie była taka, wiecie, na topie. Ale no, wygląda na to, że to była też taka kopia Undergrounda 1. Wtedy się gry jakoś chyba krócej tworzyło, patrząc na tekstury i wykonanie tych gier. Wow! Jakieś punkty dostaję. Ej, zobaczcie! What? Tam się robi incepcja! Patrzcie na te ekrany. Jest jeden ten taki kwadrat. Jest w tym kwadracie jeszcze jeden kwadrat i podejrzewam... Co? Race me? Flash. Jak się tu flashuje? Enter. Shift. W. O! Bo kamerę można zmienić. Co ja zrobiłem? Ale nie ma z kokpitu. Nie, dobra, jak tu... Czekaj. Dobra, mapa jest, mapa. Ale patrzcie, jak włączam mapę, to nie ma tego widoku dodatkowego, nie? O co chodzi? Teraz E, Q, T, Enter. Enter? Nie. Jedź, dziadu. Alt, spacja, nie? Czym to się... Jak? On już chyba nie chce się ścigać, tak? A nie, czekaj, my się chyba ścigamy już. A nie, chyba go utłukłem i już nie chcę. Dobra, jedziemy do tego punktu. Mam Jetę 1.8 Turbo. Rozpędzam się. Kurde, ale tutaj jest... What? Jest licznik amerykański. Okej, jesteśmy na miejscu. Co my tu robimy? Jest jakiś tuning shop chyba. Cosmetic upgrade. Zobaczmy. Stickers paint. Dobrze. Tutaj za darmo. Alaska green. O, biały i super. Teraz tak, cofamy. Dino repair. Co tutaj trzeba naprawiać? Fule? Damage 7%. Co? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Opony. A, Universal Spoilers Neon. Zobaczcie, tutaj body kity. What? To jest tak. A co się zmienia? Wow! Mogę to kupić? O, co? Na starcie? Tylko jeden body kit do tego samochodu, ale mam też spoilery. Aha, tutaj mi się staty... A teraz mamy incepcję, zobaczcie, jest incepcja. Ja nie wiem skąd ten ekran. To jakaś chyba można naprawić, będę musiał poszukać. Jak będę chciał. Nie wiem, czy będę chciał to grać. Neony, proszę bardzo, mamy. Czy można tu... Change color, jest space chyba, tak? Aha, nie możemy wybrać, tylko po prostu naciskamy spację i nam się zmienia na jakiś randomowy, spoko. Felgi. Aha, to też nam się... Staty od felg zmienia? Nie zmieniają się.
180 koni mechanicznych. No od czegoś trzeba zacząć. Bora jest i tak lepszym wyborem niż ten, niż Golfina. Dobrze, to... Czy ja mogę... Ja chcę wszystko pokupować. Oh, shit. Ty, bo ja już tutaj wydałem sporo hajsu. Ile to kosztuje? Gdzie jest cena? Aha, tu, 300. Nic sobie... Dobra, to innym razem. Instalujemy wszystkie upgrade'y. To jest ważne, żeby samochód jakoś wyglądał. Dobra, Crew Race. Mamy zainstalowany Mega Body Kit do Bory. Ej, to jest pierwsza gra, w której ewidentnie widzę stunigowaną Borę. Yeah. Co jest? Chyba mam za niski respekt, żeby... Teraz co się stało? Chyba tak. Tam Bora stoi też taka sama, jeszcze nie stunigowana. Człowieku, zobacz jakie mam tu furę. You're gonna need to enter stray. Aha, ja mam za mało hajsu, żeby się z nim ścigać. I za mało respektu. Okej, okay, jedźmy sobie w takim razie do kolejnego celu. I pozwiedzajmy trochę miasto. Nie będę ukrywał, ten ekran po lewej stronie troszeczkę przeszkadza. Odrobinkę. Jak się tutaj zaczyna te wyścigi do cholery? I to jest wszystko skopiowane z Undergrounda. Cały ten klimat, nie? Nocne miasto. Co ja zrobiłem? Aha, to jest taki... Tak, pojedziemy tam. Ja muszę się jakoś tutaj to włączać. To jest mapa. Nie, bo ja bym chciał się z nim ścigać. Sprzęgło możemy normalnie, shiftem jest sprzęgło. Co ciekawe, czy obsługa kierownicy jest w tej grze. Jakakolwiek, daj spokój. Dostaję jakieś punkty respektu? Nie wiem co to jest. 20? Czegoś 20, ale czego? No nie wiem. Zaraz będziemy chyba brać udział w wyścigu. Słuchajcie, napęd na przód. Ciekawe czy są drifty. Można by było to sprawdzić w głównym menu. Okej. Co jak co, gra jest taka sobie, ale klimat jest, naprawdę. Jeśli to wyszło w 2003 roku i miałoby taki hype, jak się mówi, hype chyba. Jak Need for Speed, to autentycznie, nie? Naprawiamy furę, to autentycznie gra miałaby sens. Pewnie coś tam ktoś o niej słyszał, nie? Ja o niej na przykład nie słyszę. Co jest? W ogóle muzyka fajna jest nawet. No to co to za fura jest? Nie wiem, z kimś mamy się ścigać, dobra. Ten dodatkowy ekran mi trochę przeszkadza, ale... To nie ma większego znaczenia, damy radę. Kto, co to za... To jest Porsche? Co to jest? Jakiś Pontiac? Nie wiem. Dostaję punkty i teraz... Czy to są punkty respektu, tak się zastanawiam. Nie, ale coś mi się tam po prawej stronie przy zegarze ładuje. Oj, to, aha, i przy zderzeniu mi się kasują. Ja podejrzewam, że to są jakieś punkty z tyłu. I gdy jesteśmy z tyłu, to tracimy te punkty. Jak uderzamy w coś, tracimy te punkty. I zobaczcie, nie? One się gdzieś tam nabijają. Co one robią, to nie wiem. Myślę, że jakiś tam bonus później się dostaje w postaci kasy albo coś takiego. Szkoda, że podczas wyścigu... I leci tam jakaś muzyka, ale ja ją ściszyłem, bo YouTube, nie? A ta muzyka jest za dobra, żeby na YouTubie było ją można słychać. Ty, gdzie on pojechał? Czekajcie, bo tu się można jakoś do tyłu. W ogóle, jak ta wskazówka od zegara dziwnie się przesuwa. Tak jakby była w pańcie wklejona, czy coś. Jump drift, wow, czyli za drifty też dostajemy punkty. Drafting, patrzcie na to. O ty, ale mi pocisnęło. A da się ich spychać? Jak da się spychać boty, to ja już kocham tę grę, nie? A wiecie jak to jest w Need for Speedach? W Need for Speedach wszystkie boty ważą 600 ton. Co to było? Trochę ciężko się jeździ tak. Dobra, tu... Teraz tak, on jakoś tam skrócił, ale problem mu jest taki, że mam utrudnione skręcanie w lewo. Gdzieś tutaj... Ten skrót jest, ale cholera wie gdzie. Gdzieś tam się skręca. Nie, gdzie? Gdzie dziadu? W tą Subaru.
Ale coś tam brzmi ta suwarka, nawet tak ciekawie. Nitra nie ma, nic nie ma. No i trzy okrążenia, to mi się podoba. Mały, krótki wyścig, a nie tam. Jeździsz te symulatory, 1000 okrążeń. To są arcade'ówki. Ale gra, kurde, zobaczcie, gra z trzeciego roku? Nie wygląda tak źle. Tyle lat różnicy. Kurde. To jest 15 lat różnicy. Gdzie? Wyjazd, dziadu. 15 lat niektórzy moi widzowie mają mniej. Was na świecie nie było, jak ta gra powstała. Ja w nią gra... Kurde, gaming jest już trochę stary, jakby nie patrzeć. Czekaj, tutaj gdzieś oni się tu wpierniczają. Tu chyba. Patrz! Na czuja! Shortcut taken. Dostałem jakieś punkty stylu. Zobaczcie, 162 punkty chyba stylu, tak myślę. Gdzie? Z której strony? A gdybym nie miał słuchawek, to bym nie wiedział, z której strony. Nawet to właśnie ten ekran dodatkowy to powinno być jakieś lusterko wsteczne czy coś. Patrzcie, jak furę obiłem. Aha, to jest respekt? To nie to. Nie wiem, o co chodzi. No i to mi się podoba. Mamy uszkodzoną furę. To jest to. W Undergroundach nie mieliśmy uszkodzeń żadnych. A tutaj jakieś uszkodzenia są. Nie wiem, o co chodzi. Ale chyba to są jakieś mistrzostwa, zdaje się. Muszę pokonać... Aha, teraz sobie wybieram chyba kogo pokonam. Albo się z kimś zakładam, nie wiem. Dobra, spróbujmy z tym. I co my tu mamy? Tu mamy drugą Borę. Pomalowaną na jakieś gangowe... Zobaczcie, drafting jak nabiłem sobie. Cyk. Cyk, two wheels, co? Ja jechałem na dwóch kołach? Nie wiem kiedy. Wow, mnożnik, 104 punkty, ale żebym pocisnął. Udało mi się zdobyć 250 tych punktów. Fajnej jazdy chyba. I wszystkich objechałem znowu Borą. Ale słuchajcie, ja tą Borą mogłem nawet driftować. To jakieś punkty respektu. 1000! Wszystko na perfekt. Yeah. Ja boy. Ech. Ale fajna muzyka, ja sobie chyba sprawdzę na Spotify. Na pewno jest playlista. No? Fajna jest. I co myślicie o tej grze? Mamy, patrzcie, otwarty świat. Mamy fajny klimat undergroundowy. No, to nie są standardy dzisiejszych czasów, że gry naprawdę są mega wciągające, tak? Że mamy tu jakiś multiplayer. To są gry, kiedy istniał tylko single player. I no, nie są one tak aż super wykończone jak dzisiejsze. Ale można sobie przypomnieć dawne czasy. Street Racing Syndicate. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej grze. Moim zdaniem, jak na tamte czasy, to mógłby być hit, gdyby nie było Need for Speed Undergrounda. No ale niestety Underground, zwłaszcza dwójka, pozamiatał wszystko. Tam i grafika, i wszystko. Nie ma porównania. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.